U mnie jest 9:00, część pracy już za mną. No i pokażę Ci właśnie, jak wygląda mój proces podsumowywania miesiąca i planowania działań na miesiąc kolejny. Kolejna sprawa, inboxy, czyli takie skrzynki odbiorcze, do których ja przerzucam sobie ciekawe pomysły. No okej, okay, czyli to jest ta nasza podlista związana z czasem pracy. Pozwolę sobie tutaj cofnąć, zamknięcie miesiąca. Poniedziałek, szczególny poniedziałek. A dlaczego szczególny poniedziałek? Mamy dzisiaj 1 czerwca, po pierwsze dzień dziecka, a po drugie pierwszy dzień miesiąca. No nie ma lepszego dnia na to, aby podsumować maj, no i przyglądać się planom na czerwiec. Właśnie nad tym pochylam się od rana. U mnie jest 9:00, część pracy już za mną. No i pokażę Ci właśnie, jak wygląda mój proces podsumowywania miesiąca i planowania działań na miesiąc kolejny. Nazywam się Michał Kowalczyk, to jest Excellent Work Blog. Łapka w górę, subskrybujka i zaczynamy. Na zrzucie ekranu przed momentem widzisz zadania, które już mam odhaczone. To jest jedno dopiero z całej podgrupy zadań wiążących się z zamknięciem miesiąca, czyli takie bardziej techniczne. Podsumowanie miesiąca, tak nazywa się to podzadanie. No i na podzadanie, podsumowanie miesiąca składają się następujące czynności. Sprawdzenie czasu pracy. Za chwilę zaloguję się do Time and I. Time and I mogę Ci zresztą za moment pokazać, jak tylko odwrócę ekran. To jest moje narzędzie, z którego ja regularnie korzystam do tworzenia podsumowań miesiąca. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wyszło, jeżeli chodzi o czas pracy. Za mną jest już odhaczenie moich celów w ClickUpie. To też za moment Ci pokażę. Oznaczyłem również moje cele w Google Sheets, czyli ClickUp to jest coś, co pozwala mi trzymać rękę na pulsie. W ClickUpie uzupełniam te cele w charakterze tygodniowym, natomiast Google Sheets to jest takie narzędzie, w zasadzie zwykłe arkusze Google'a, w których mam rozplanowany długoterminowy plan na kilka następnych lat. No i tam co miesiąc sobie sprawdzam, jak mi ten ostatni miesiąc poszedł, dlaczego może mi nie poszedł, dlaczego może niektóre zadania mi nie poszły, no i które zadania mogę przenieść na kolejny miesiąc albo je wyrzucić gdzieś dalej w czasie. Jednym z zadań, myślę, takim przykładowym jest właśnie budowa domu. W tym miesiącu miał powstać dach, nie powstanie, bo się ekipa budowlana przesunęła z racji brzydkiej pogody, mają też inne budowy, więc się nie wyrobią, no to przesunąłem po prostu to zadanie na lipiec. W lipcu się to wydarzy. Nic się nie stało złego, ważne, żeby trzymać po prostu rękę na pulsie. Kolejna sprawa, inboxy, czyli takie skrzynki odbiorcze, do których ja przerzucam sobie ciekawe pomysły. Mam dwa takie duże inboxy. Pierwszy inbox to jest przeglądarka, czyli jeżeli trafi do mnie jakikolwiek ciekawy link, to ja od razu go nie oglądam, tylko wrzucam go sobie właśnie na pasek zakładek do folderu inbox, żeby było krócej niż skrzynka odbiorcza, tylko inbox to jest po prostu kilka literek. No i tam lądują wszystkie linki, ja nie oglądam ich od razu, oglądam je tam sobie raz w tygodniu, czasami raz w miesiącu i robię sobie w nich porządek. Inbox już miałem uporządkowany, robiłem to w piątek. W piątek czułem się gorzej, no to mogłem sobie posiedzieć przed komputerem i trochę pousuwać te właśnie niepotrzebne linki, albo pooglądać ciekawe materiały, które faktycznie mnie zainteresowały, a resztę pousuwać. To chodzi o to przede wszystkim, żeby się nie odrywać od pracy, jak dostaniesz się ciekawy link tam od znajomego czy w jakimś mailingu, tylko po prostu, żeby sobie go wrzucić i w odpowiednim czasie hurtowo przeglądać te materiały. To jest koncepcja inboxu w mojej przeglądarce, no i koncepcja inboxa jak korzystam z OneNote'a, narzędzie do notowania, no to jest miejsce, w którym notuję bardzo często Wasze pomysły. Na Instagramie pytam Was o pomysły na odcinek, o pomysły na webinar i tak dalej, pytam też o to znajomych, czy czasami też żonę. Jak wpadnie mi jakiś bardzo fajny pomysł do głowy, to również korzystam z OneNote'a, zapisuję te wszystkie rzeczy, no i potem raz na jakiś czas trzeba tam zrobić porządek. Między innymi robię taki porządek przynajmniej raz w miesiącu, po to mam zadanie, żeby sobie tego inboxa uporządkować. Wszystko ląduje wtedy do odpowiednich podfolderów w OneNote, łatwiej mi jest po prostu się tam odnaleźć na koniec dnia. Sprawdź pliki, czyli folder pobrane. Ja folder pobrane czyszczę regularnie, raz w tygodniu mam takie zadanie, wyczyścić folder pobrane, bo tam się czasami za tydzień potrafi zbierać dużo syfu. Pobieramy coś i to tam coś zostaje, a szkoda potem mieć 40 plików w folderze pobrane i szukać po nich, bo to jest znowu strata czasu. Raz w tygodniu usuwam po prostu te niepotrzebne, to zajmuje mi naprawdę 30 sekund. Przeglądam, co potrzebne, to przerzucam do folderu jakiegoś tam archiwizującego, a co niepotrzebne, out. Wyrzucam. No i w sumie tyle z takich rzeczy w nawiązaniu do podsumowania miesiąca. No i może jeszcze tworzę cele na kolejny miesiąc w ClickUpie znowu, żebym mógł je śledzić w skali tygodnia, no i potem raz w miesiącu je sprawdzać. A teraz pokażę Ci, jak wygląda raport z czego? Z Time and I'a.
pokażę Ci, jak wygląda rozbudowanie celów w ClickUpie. No okej, czyli to jest ta nasza podlista związana z czasem pracy. Pozwolę sobie tutaj cofnąć, zamknięcie miesiąca. Czyli ja tu mam jeszcze kilka czynności związanych, oprócz podsumowania miesiąca, które przed chwilą widziałeś, no to przelewy do księgowej, do ZUS-u. Wyszczyć faktury osobowe to jest zadanie, które w sumie nie powinno, to jest zadanie, było zadanie na przeszły miesiąc, więc je usuwam, nie jest cykliczne. Muszę sprawdzić faktury, stworzyć księgę przychodów i rozchodów dla księgowej, odwiedzić ją przede wszystkim, no i wyczyścić też listę mailingową z osób, które nie otwierały od 6 miesięcy. W zasadzie ostatnio ta polityka się zaostrzyła i to nie jest 6 miesięcy, tylko to jest tak naprawdę 1 miesiąc, bo jeżeli ktoś nie czyta moich maili, to z małym prawdopodobieństwem zacznie. A ja za każdego mailingowego gościa płacę, więc nie mam skrupułów. Ktoś chce się uczyć ze mną, ok, nie chce się uczyć, też ok. I teraz tak, materia celów w ClickUpie to jest tak bardzo fajnie rozegrane. Mamy taki pucharek goals. No i tutaj w tych goalsach mamy wszystkie moje goalsy, od kiedy je w ogóle prowadzę. Stosunkowo niedługo, to wrzesień 2019. Wcześniej robiłem to w inny sposób, nie patrzyłem aż tak długoterminowo. Mamy nasze targety na czerwiec już potworzone, czyli to są takie bardzo mierzalne targety, czyli liczba vlogów, blogów, które chcę napisać, podcastów nagrać i różnych innych rzeczy, o których może nie chcę więcej mówić. Są też cele nieco bardziej prywatne, typu sportowiec, czyli żeby się na koniec dnia trochę poruszać i nie poumierać. No i mam też nawyki, których tutaj nie mam. Nawyki śledzę w aplikacji Habit Hub. Nawyki również lądują w Google Sheetie. Google Sheeta nie pokażę, bo w Google Sheetie znajdują się też rzeczy, które co? No, które są tutaj, bym powiedział, bardziej poufne. Nie z wszystkimi chciałbym się podzielić. No zobaczcie, z rozpędu zapomniałem sobie co? Przełączyć na tworzenie vloga. Już się timer liczy. Zobaczmy, jak wyglądają raporty czasowe za mnie. Za jaki czas? No, za ostatni miesiąc, bo jesteśmy już w czerwcu. Ładuje się, 145 godzin, pięknie się to wszystko wyrysowało, dużo czasu na usprawnienia, 40 godzin, jeden tydzień siedziałem nad automatyzacją certyfikatów, to się oczywiście czyta, trochę w socialach, trochę platforma, wyjazdy to są wszelkiej maści szkolenia, 10 godzin, faktycznie było takie szkolenie prowadzone w wersji stacjonarnej przeze mnie, w wersji online, więc to zajęło mi około 10 godzin, no i mam jakieś różne inne współprace, organizacja, trochę YouTube, więc tutaj kwestia nagrywania vlogaska. Zobaczcie, 4 godziny w ciągu miesiąca, a wyprodukowałem w zeszłym miesiącu 14 odcinków vloga, więc 14 odcinków vloga w 4 godziny, no dobry deal, tyle że montuje mi to oczywiście Damian, którego gorąco pozdrawiam, bez niego nie dałoby się niestety osiągnąć tak dobrego wyniku. No oczywiście płacę mu za to, więc coś za coś. Trochę nauki było też, 20 godzin, to się wiązało mocno z tym codeless, czyli z automatyzacją. No i praca nad platformą. Co tam w tej platformie się działo? Nie pamiętam. Pewnie jakbym zajrzał sobie gdzieś tam głębiej. O, nowy kurs Power Query, to tutaj też widać już 3 godzinki tutaj nad tym posiedziałem. Tutaj jeszcze godzinkę. No więc tutaj pewnie związane z Power Query. O, pytania kursantów, właśnie. Pytania kursantów to na pewno jest coś, zobaczcie jak to fajnie działa. Jak sobie sprawdzimy projekty, platforma, ok, mamy platformę zaznaczoną, no i fazy pytania kursantów, confirm, zobaczmy ile mamy w totalu, 16 godzin, zobaczcie, 17 godzin w ciągu zeszłego miesiąca odpowiadałem indywidualnie na pytania kursantów, co jest w sumie bardzo dużym czasem, tak naprawdę to jest około 15% plus minus 15% wszystkich moich godzin czasu pracy, więc to jest właśnie coś, o czym mówię przy tworzeniu kursów, że ja jestem cały czas w procesie i faktycznie to widać też na liczbach. Oczywiście ja sobie ten raporcik przerzucam potem jeszcze do Excela, żeby zestawić to też z godzinami pracy moich pracowników i mam taki overview, jak wygląda czas pracy w całej mojej firmie, tylko mój, ale także pracowników. Myślę, że fajny sposób na trzymanie ręki na pulsie. To nie jest jakoś bardzo czasochłonne, jak mam być szczery. Myślę, że takie podsumowanie miesiąca to jest jakieś 30 minut, 40 minut w ciągu całego miesiąca, a daje poczucie, gdzie jestem, co robię i co się działo w tym zeszłym miesiącu. Zresztą zobaczcie, patrząc nawet na ten wykres czasu, jestem w stanie powiedzieć, dlaczego poszczególne projekty tyle czasu zajmowały, bo ja wiem, co tam pod nimi się kryli. To jest fajne. Wiem, patrząc teraz na to, z czego mógłbym zrezygnować na przykład. Ja na przykład taki vlog 4 godziny, w sumie to nie jest dużo, dodatkowo doliczając jeszcze pieniądze, które muszę zapłacić za jego montaż. Z tego co wiem, Damian w tym miesiącu miał lekko ponad 40 godzin, no więc trochę tych godzin on uzbierał, u mnie to były tylko 4, a natomiast on montuje również podcast, przygotowuje mi tam ostatnio tło nowe na Facebooka, niedługo zobaczycie, pięknie to wychodzi.
Natomiast to jest, myślę, fajne narzędzie diagnozujące, żeby wiedzieć, na co spędzam czas. I nieważne też, czy prowadzisz biznes, czy nie, możesz sobie sam ten czas w taki oto sposób mierzyć, bo niekoniecznie musi to być związany czas z czym? No z pracą. Możesz mierzyć czas, ile spędzasz na przykład na jakieś granie na komputerze i tak dalej. Żeby sobie zobrazować, czy idziesz w dobrą stronę, czy może nie do końca. Znowu, decyzja należy do ciebie, sama ocena sytuacji też należy do ciebie, bo to twoje życie, a nie moje. Ja ci mówię, jak ja robię, u mnie to działa. Polecam, Michał Kowalczyk. No, także tyle w materii takiej pracy wstecznej, a praca przyszła to jest sprawdzenie, czy te cele, które mam w tym momencie wpisane w Google Sheets, którego nie zobaczysz, są ok i dla mnie są. Jeden cel musiałem przesunąć właśnie związany z tą budową dachu, no bo to jest coś, na co niestety ja nie mam wpływu. Pogoda pokrzyżowała plany budowlańcom, o tym już wspominałem. To jest rzecz, którą zmieniam. No i za miesiąc mamy półrocze, więc to będzie takie, myślę, dłuższe podsumowanie, sprawdzenie wyników finansowych za kwartał pierwszy, kwartał drugi, za pierwsze półrocze. Mam też oczywiście wyniki finansowe, które robię regularnie, ale myślę, że tym Cię już nie będę zanudzał. Oby ten vlog trwał pewnie z 2 godziny, jakbyśmy zaczęli tutaj rozmawiać o kwestii podsumowania finansowego. W dużym skrócie, jak to działa, pobieram sobie faktury wszystkie, wpisuję sobie też w Word, w Excela wszystkie moje fakturki, które wydałem kosztowe, nie ma zazwyczaj tych faktur dużo, około 10 faktur. Wrzuca mi się to wszystko ładnie w tabelki, znaczy w tabele przestawne, buduję mi się też wykresy, no i widzę, ile muszę mniej więcej zapłacić podatku dochodowego, ile muszę zapłacić podatku VAT, ile mam zysku, ile mam kosztów. Podziałam tych kosztów, czyli ile zapłaciłem pracownikom, ile zapłaciłem ZUS-owi, ile zapłaciłem na reklamy. No i wiem, czy coś zarobiłem w tym zeszłym miesiącu, czy nie zarobiłem i skąd do mnie te złotówki przychodzą. Tak, żebym wiedział znowu, na czym się skupić. Czyli moim zdaniem prowadzenie firmy w ciemno, typu dobra mam na pierwszego, jest ok, nie jest zbyt takie długoterminowo sprytne, bo kurczę, może się okazać, że na przykład przyjdzie taki kryzys i jest potem problem. A tak to jak jest jakaś tam kalkulacja, stabilność, to myślę, że też i przewidywalność jest większa, no bo porównując na przykład trend z ostatnich 3 lat, można się spodziewać, że czerwiec będzie lepszy albo gorszy. Wiadomo, zależy oczywiście też od biznesu. Dlatego moim zdaniem warto poświęcić te godzinę, półtorej, jakbym tak wrzucił, całe podsumowanie miesiąca zajmuje mi 2 godziny, nie? Czyli ta część miękka pół godziny i półtorej godziny ta część księgowa. 2 godziny. I uważam, że te 2 godziny to są jedne z cenniejszych godzin w całym tym miesiącu, no bo dzięki temu wiem, gdzie jestem. Gdybym nie prowadził firmy na prywatnych finansach, pewnie podobno rzecz warto byłoby zrobić. Zresztą ja raz na jakiś czas też robię podsumowanie swoich finansów prywatnych, no i całkiem okej. Gdzieś tam to działa, w sensie ta świadomość, gdzie jestem z oszczędnościami. Zacząłem, przypomnę, od budżetu takiego prywatnego i potem dopiero to ewoluowało w taki budżet firmowy, natomiast jak jeszcze nie miałem firmy, robiłem to na budżecie prywatnym. Myślę, że fajne nawyki można wtedy wyrobić. Tyle z mojej strony, to był Excellent Work Vlog. Kończymy go dzisiaj wyjątkowo wcześnie, bo już 9:16. Powiedziałem, myślę, wszystko, co chciałem. Nazywam się Michał Kowalczyk. Dziękuję Ci za Twój czas. Jeżeli Ci się podobało, łapa w górę, subskrybujka i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!